Agropogoda to nowa propozycja na antenie TVN Meteo. Agropogoda to program poświęcony tematyce rolniczej. Pierwszy odcinek to opryski herbicydowe. Jak i kiedy je stosować, na co zwrócić uwagę, no i z jakimi kosztami się to wiąże. Piotr Popowski, zapraszam na Agropogodę. Widzieliśmy na obrazku, a jak to wygląda w oczach eksperta, który się tym zajmuje. Na co zwrócić przede wszystkim uwagę? Przy opryskach musimy zwrócić uwagę na wiatr i na wilgotność powietrza. Co z wiatrem? Rozumiem, że jak jest silny wiatr, to nic nie robimy. No jak jest silny wiatr, to nic nie robimy. Po prostu przez silny wiatr możemy komuś uszkodzić jakieś tam inne zboża przez to. Ale tak samo możemy założyć dysze przeciwwietrzne i to trochę też eliminuje ten wiatr. No ale gdy jest bardzo silny wiatr, to nie pryskamy. Okej, to sprawę wiatru mamy wyjaśnioną, a co w takim razie z temperaturą i z ewentualną wilgotnością? Gdy jest bardzo gorąco i bardzo mocno świeci słońce, jest wysoka temperatura, to nie pryskamy, bo środki słabo wtedy działają. A wtedy pryskamy, gdy jest trochę wilgotniej i niska temperatura powietrza. Czyli rozumiem, że od wilgotności też dobieramy specjalnie mieszankę? Tak, dokładnie, tak jak Pan mówi, dobieramy mieszankę specjalnie. Ale gdy jest pogoda bardziej wilgotna, to roślina i chwasty, na które pryskamy, bardziej przyswajają ten środek i lepiej działają. Okej, mówiliśmy o wilgotności, ale rozumiem, że jak pada deszcz, to nic nie robimy. No jak pada deszcz bardzo mocny, to nic nie robimy. Jesteśmy w Gościejewie, w gospodarstwie pana Marka Banasiaka. Panowie, za moimi plecami oprysk herbicydowy. W jakim celu? To przede wszystkim kukurydza musi być pozbawiona konkurencji innych roślin. Ten okres to już jest ostatni praktycznie, bo siódmy liść ta plantacja dostała. No i w tym momencie, no jak nie dzisiaj, najbliższe dwa dni, później już będzie za późno zastosować jakikolwiek oprysk. Pamiętajmy, że w tym roku jest wiele plantacji kukurydzy zasianych późno, które były siane nawet jeszcze w drugiej połowie maja. I te plantacje również będą wymagały zwalczania chwastów i to będą zabiegi robione na początku czerwca. No właśnie, mamy czerwiec. Co możemy opryskiwać w czerwcu? No jeszcze tutaj w naszej tradycji wczesne ziemniaki, które schodzą z pola, robią miejsce pod uprawy warzywne. Buraczków ćwikłowych, kalafiorów, późnych kapust. No i tutaj oczywiście to będzie widocznie również. Seler wymarzła, powtórne nasadzenia selera będą. Początek czerwca to okres bardzo intensywnego wzrostu roślin. Oczywiście w zależności od tego, czy są to rośliny ozime czy jare, to faza rozwojowa jest inna. W przypadku roślin ozimych, a więc przede wszystkim zbóż, bo głównie one zajmują największą powierzchnię uprawy, jest to okres, kiedy powinniśmy pomyśleć o nawożeniu dolistnym lub też nawożeniu to glebowym. Tutaj są zdania podzielone, ale ważne jest, żeby stadium przed kłoszeniem, na początku kłoszenia, byle nie w fazie kwitnienia, zastosować dawkę azotu, która ma bardzo duże znaczenie dla zwiększenia plonu, zwiększenia ilości białka, poprawienia wartości wypiekowej. Szereg zalet tutaj można uzyskać, natomiast w bieżącym roku będzie to szczególnie ważne, jako że te zboża ozime, które przetrwały, na ogół są słabe. Będzie więc to okazja do zwiększenia plonu o kilka przynajmniej kwintali, co w tym roku będzie szczególnie istotne. Jeszcze jest szansa ewentualnego wjechania w łan. W przypadku zbóż jarych potrzeba stosowania trzeciej dawki azotu jest może mniej wyraźna, ale również jest bardzo wskazana, jako że bardzo wyraźnie nam zwiększa ilość białka, która jest istotnym czynnikiem poprawiającym efekty produkcyjne. Dawka 30-50 kg azotu byłaby tu wskazana. Sterowanie architekturą łanu to jedno. Kolejną sprawą jest stosowanie aktywatorów lub biostymulatorów. Problemem są oczywiście chwasty. Zastosowanie herbicydów jest teraz szczególnie istotne w przypadku kukurydzy.
No i tutaj początek czerwca najczęściej to już jest gwałt, ponieważ kukurydza już w tym początkowym okresie bardzo nie lubi, żeby była zacieniana czy ograniczona przez konkurencję chwastów. Tymczasem większość środków dopuszcza stosowanie ich do fazy powiedzmy 5, 6, nawet 8 liści kukurydzy. Niestety czekanie aż do końca wiąże się z tym, że kukurydza już straci część potencjału. Zwalczanie chwastów niewątpliwie bardzo, bardzo istotna sprawa kukurydzy zwłaszcza, ponieważ kukurydza zdolności konkurencyjne ma praktycznie zerowe. Czyli jeśli my nie zwalczymy chwastów, to chwasty zwalczą kukurydzę. A w tym roku areał tej uprawy jest w Polsce bardzo duży, więc na wielu polach rozpoczął się herbicydowy bój. To czas, gdy pokutują błędne poglądy i działania. Jedną z takich złych praktyk jest twierdzenie, że najlepszym adiuwantem do nieselektywnych herbicydów jest litr takiego herbicydu więcej. To jest zła praktyka i złe przekonanie, ponieważ zapomina się o innych aspektach związanych ze stosowaniem tych adiuwantów. Musimy pamiętać o środowisku, że zwiększanie dawek herbicydów może mieć zgubny wpływ na środowisko, że mogą wystąpić również odporności na dany herbicyd niektórych chwastów przy dłuższym stosowaniu wysokich stężeń. Poza tym są też aspekty techniczne, które przemawiają za stosowaniem takich adiuwantów. Chodzi o to, że te adiuwanty modyfikują ciecz opryskową, dając możliwości większego wchłaniania i wykorzystywania samej substancji czynnej w danym herbicydzie. Czyli same korzyści. Fakt jest taki, że bez herbicydów nie ma mowy o intensywnej produkcji rolnej. Panowie, mamy różne preparaty stosowane w oprysku herbicydowym. Czy w związku z tym są różne metody oprysku? W kukurydzy mamy przede wszystkim dwa podstawowe terminy stosowania środków ochrony roślin, ale głównie herbicydów. Przedwschodowe i powschodowe. Powschodowe stosujemy je do 7-8 liścia kukurydzy, czyli mniej więcej to jest już ostatni gwizdek na zastosowanie środków chwastobójczych. W tym roku ze względu na niską wilgotność ten przedwschodowy był raczej ryzykowny, ponieważ ze względu na brak wilgotności nie wszystkie chwasty schodziły i nie byłoby możliwości efektywnego zastosowania środka. Dla praktyków temat oprysków herbicydowych nie ogranicza się do tego, kiedy i czym warto zaatakować chwasty. Przede wszystkim sprzęt musi być dostosowany, czyli wyregulowany, wykalibrowany. Dziś środki ochrony roślin są zbyt drogie, żeby sobie pozwolić na niepotrzebne ubytki, czyli dysze muszą być odpowiedniej klasy i jakości. Musi być pompa wyregulowana, żeby po prostu, jeżeli mamy zalecenia 200 do 250 cieczy użytkowej litrów na hektar, musimy to przestrzegać. Jakość sprzętu ma ogromne znaczenie, przede wszystkim ze względu na wymaganą precyzję. No, opryski dziś to już jest apteka, to jest 0,12, 0,10 grama mililitrów na hektar. Proszę Państwa, 20 lat temu, 30 jak zacząłem, 35 zacząłem pracę w kombinacie, to stosowaliśmy po 25 litrów, 20 kg się stosowało na małe opryskiwacze. Dziś opryskiwacz to musi być faktycznie wysoka klasa. Duże opryskiwacze mają tą zaletę, że ten środek jest faktycznie idealnie rozmieszany, idealnie dostarczony. Chemia to jest jedna z inwestycji, bym powiedział, w rolnictwie, która też pociąga olbrzymie koszty. Regulacja tymi kosztami, czyli dobry sprzęt plus środki, mogą dać, bym powiedział, w takim gospodarstwie jak naszym bardzo duże oszczędności i to jest tak samo można przełożyć na każdego jednego rolnika i to można uzyskać minimum 20% na pewno oszczędności. Dlaczego? Ponieważ dobry opryskiwacz, dobre dysze zainstalowane, jeszcze tak jak tu widzą Państwo z rękawem, to jakość wykonanej tej pracy jest tak dobra,
że możemy śmiało powiedzieć, że stosujemy minimalne dawki, a nie maksymalne i tu już są te oszczędności. Dobór opryskiwacza uzależniony jest przede wszystkim od powierzchni, na której ma on pracować. Przy dużych areałach opryskiwacz 1000 czy nawet 2000 litrów to już standard. Mówimy o rolnikach przykładowo mniejszych, no to mogą mieć te 300 litrowe opryskiwacze, chociaż uważam, że ekonomia już przemawia za tym, że duży opryskiwacz, ponieważ koszt zjeżdżania z pola, wjeżdżania, to się wiąże z paliwem. Z kolei można czas, który już tracimy, wyjeżdżając opryskiwaczem 2000 litrowym, to jest 10 hektarów robimy jednorazowo, czyli 500 litrowy opryskiwacz robi 2 hektary dla małych gospodarstw. Dziś ekonomia ma podstawowe znaczenie. By utrzymać opłacalność produkcji, trzeba inwestować w wydajny sprzęt. Panowie, jeśli chodzi o preparaty, które polepszają efektywność oprysku, jest tego sporo na rynku? Tak, jest preparatów wiele na rynku, jest wiele firm, z których można sobie wybierać i są preparaty tak zwane łączone, na przykład jeżeli są złe warunki, to możemy na przykład stosować tak zwane przylepce, gdzie po prostu roślina, która na chwasty, które mogą wtedy bardziej przyjąć to. Koszty takich oprysków właśnie są też wybierane z różnych firm. No, w moim gospodarstwie stosuję tu akurat te preparaty w granicach 200 zł. Jest duża dostępność, bo jest kilka koncernów na rynku ze swoimi preparatami. Substancja czynna jest podobna, nośniki się zmieniają. I praktycznie też tutaj praktyki trzeba troszeczkę, ponieważ w zależności jakie chwasty są akurat uciążliwe na tym polu i są niektóre preparaty, które właśnie są skuteczniejsze na określone, na przykład na tym polu był rzepak, żeby rzepak wzięło i rośliny, które występują, tak samo preparaty na rośliny jednoliścienne. Jeżeli nie występuje pesz, wystarczy połowa dawku, która zwalczy proso, miotłę tą wiosenną, która kiełkuje trzy rośliny traw. No i oczywiście dobrze jest zajechać na pole i zobaczyć, co należy zastosować, no bo różnica przy tej rozpiętości 100 zł. Jeżeli pan uprawia kukurydzy kilkadziesiąt hektarów, no to jest kilka tysięcy złotych. Żeby te pieniądze nie poszły, mówiąc w cudzysłowie, w błoto, musimy oczywiście zwrócić uwagę na pogodę. Zobaczmy zatem, jak w najbliższych dniach będzie kształtowała się pogoda.